Drodzy moi kochani, dzisiaj mamy wielki dzień, radosny dla mnie, szczęśliwy i nie wiadomo jaki jeszcze, ponieważ przyszedł do mnie nowy obiektyw do aparatu, nowy obiektyw do Canona, bo wiecie, jak wielokrotnie Wam powtarzałam, mój aparat, to znaczy nie aparat, tylko mój obiektyw podczas łapania zoomu skrzyczał jak wściekły, a teraz nie skrzyczy, słuchajcie, właśnie nagrywam tym nowym obiektywem i specjalnie wymachuje łapami, robi miny, a on jest cichuteńki, nic nie skrzeczy, nic nie wyje, a ja się widzę w podglądzie, słuchajcie, mam wreszcie podgląd, bo wiecie, że ja od stycznia nagrywam telefonem, do którego absolutnie nic nie mam, bo fantastycznie nagrywa, natomiast nie ma w nim podglądu, a ja wiecie, nie z tych, co bym ściągała aplikację na drugi telefon, oglądała się gdzie indziej. Nie, to nie, ja muszę mieć, wiecie, jak baba, prosto podane na tacy, tutaj dokładnie, tu patrz, tu rób i koniec, żadnych tam, wiecie, dodatkowych atrakcji, przepraszam, ale trochę was poprawię, bo wiecie, tak na szybko, tylko bez statywu, także stoicie tutaj gdzieś na jakimś, nawet nie powiem na czym, bo wstyd, w każdym razie na miękkim i się aparat lekko chybocze, ale na pewno nie spadnie. Głupio by było, gdyby spadł od razu pierwszego dnia i żeby padł obiektyw, nie? Także ja jestem szczęśliwym człowiekiem i prawdopodobnie dzisiaj wezmę się za nagrywanie mierzymy lumpeksowego, ponieważ wiecie, bardzo mnie od tego, kiedyś bardzo inaczej, bardzo kiedyś lubiłam nagrywać mierzymy, wiecie, to jest podstawa mojej egzystencji, szmaty używane i wynajdowanie smaczków i zawodowo i dlatego po prostu, że to kocham, uwielbiam i nie ma dla mnie cudowniejszej pracy niż grzebanie w starych szmatach, z których można wyciągnąć perełki, ale z uwagi na to, że kręcenie telefonem no to jest mało satysfakcjonujące ze względu na to właśnie, że raz, że nie widzę co kręcę, muszę to kręcić 15 razy, bo to sobie obcięłam, tamtego nie widać i no to w ogóle nie ma o czym mówić, a dzisiaj będę widziała wszystko, wszystko będzie widać. Co prawda mały jest ten podgląd, no nie powiem, że nie, ale wiecie, jest, jest, no czy mały, no taki jak zwykle w lustrzance, o kurczę, nie psikaj na mnie. Gotuję na szybko ryż, bo Przemek zaraz prawdopodobnie będzie jechał do Gdańska do pracy z powrotem, więc chcę, żeby jeszcze zjadł coś ciepłego przed wyjściem z domu, więc na szybko gotuję ryż, bo czekaliśmy też na właśnie na ten obiektyw, to znaczy ja czekałam, a Przemek czekał na część do samochodu, bo musiał ją wymienić przed wyjazdem, jakiś tam... Nie zagłębiajmy się w tematy samochodowe, bo powiem Wam, że ostatnio Przemka ten pracowniczy samochód, znaczy kombo po prostu, to jest czysta zgryzota i płakać się chce nad tym, co jeszcze się w tym samochodzie może posypać. Ale bądźmy dobrej myśli, mam nadzieję, że po tym jak sobie tam wymieni dzisiaj tą część, to będzie wszystko w porządku. A ja naprawdę mam takiego banana na pysku ze względu na ten obiektyw, że nie mogę się powstrzymać. Normalnie wiecie co, już chodziłam po domu, nagrywałam cokolwiek, machałam łapami, głupoty gadałam, byle tylko zobaczyć jak to będzie wyglądało po nagraniu i naprawdę nie słychać go absolutnie wcale. Ja się, słuchajcie, naraszczałam na nie wiadomo jaki drogi obiektyw i słuchajcie, w niedzielę wieczorem coś mnie tknęło, żeby na forach fotograficznych poszukać, no bo wiecie, to nie jest problem wydać 2000 zł na obiektyw, to znaczy to jest problem finansowy, ale w sensie wiecie, ten ruch taki, kliknij kup teraz, nie wiem, nie masz kasy, weź na raty, to nie jest problem. Ale warto poszukać i kupić coś tańszego i słuchajcie, bez chyba złotówki kosztował ten obiektyw 400 zł, także żadnych rat nie trzeba, można po prostu kupić, przepraszam, że tak macham łapami, ale ja naprawdę jestem tak szczęśliwa, że wreszcie moja tutaj, wiecie, praca z kamerą się usprawni. Nie będę musiała nagrywać ciągle telefonem. Telefonem oczywiście będę nagrywać cały czas na zewnątrz, poza domem, bo mnie się fantastycznie nagrywa telefonem moim Samsungiem. Ja jestem z niego tak zadowolona, że naprawdę. Tyle, że po prostu praca na statywie i właśnie przymierzymy, no to jest ciężko ze względu, tak jak mówię, na brak podglądu, ale to nic.
Także słuchajcie, znalazłam obiektyw podpowiedziany przez profesjonalistów na forach, który kosztował naprawdę bez grosza, chyba czy bez złotówki, 400 zł i kompatybilny właśnie z moim Canonem 200D. I jestem szczęśliwa. Obiektyw za 400 zł, a ja się tam na jakieś 2-3 tysiące się chciałam połaszczyć na taki obiektyw. Po co? Pytam, po co, Jaśka? Po co? Także ja robię dalej obiad i mam nadzieję, że będę miała Wam coś ciekawego jeszcze do przekazania. Na pewno nie dzisiaj, bo tego vloga zaczynałam kręcić jakoś, wiecie, o kretyńskiej godzinie prawie 16, ze względu na to szczęście, które mnie spotkało. Natomiast pewnie będę kręcić dalej jutro, bo dzisiaj pewnie zajmę się kręceniem mierzymy nowego. Także do zobaczenia, do później. Mua! Specjalnie, słuchajcie, nie sprzątałam wczoraj wieczorem, żeby dzisiaj rano przy dobrym świetle pokazać Wam, jak wyglądają te lilie po 12 dniach od zakupu. 12 dni dokładnie dzisiaj mija i zobaczcie, uważam, że to jest całkiem niezły wynik, ponieważ wczoraj o tej samej porze, czyli jest w tej chwili godzina 12, no to nie, o 15, bo o 15 byłam wczoraj w domu, to one jeszcze po ludzku wyglądały. Ten opad płatków nastąpił wczoraj wieczorem, no i przez noc jeszcze leciały. Także tak one wyglądają po 12 dniach, także uważam, że naprawdę to jest bardzo dobry wynik, jak na te cięte kwiaty. I taki mam, słuchajcie, pomysł. Ja jestem dziś niedziela w ogóle, bo kręcę ten vlog no, przez kilka dni, to znaczy właściwie drugi dzień, natomiast mam przerwę, o, w kręceniu, tak bym to powiedziała. I dzisiaj miałam sobie pójść nad jezioro się poopalać, ale pogoda się całkowicie spaskudziła. Nie pada co prawda, ale no, słońce to jest gdzieś tam głęboko za chmurami, więc doszłam do wniosku, że skoro kwiaty padły, to wezmę sobie dzisiaj sekator i pójdę sobie na spacer do lasu i spróbuję zrobić jakiś taki fajny bukiet z tego, co jest dostępne wśród ziół i takich innych, wiecie, małych gałązek, które rosną. Już dawno mi to przyszło do głowy, bo idę właśnie przez las i widzę takie fajne kwiatuszki, które można by było wyciąć do wazonu. A stąd wiem, że bo Kasia Kwiaciarka, no moja przyjaciółka, właśnie takich kwiatków i gałązek używa do robienia bukietów u siebie. Dlatego, a nigdy tego nie zrywałam, bo nie miałam sekatora, wiecie, nie będę niszczyć i ciągnąć na siłę po to, żeby gałęzie łamać. Więc wezmę dzisiaj sekator i przejdę się, zobaczę, może uda się rzeczywiście coś takiego pouzbierać. A ja teraz, słuchajcie, idę sobie włosy zrobić, to znaczy wysuszyć i lekko je tam doprowadzić do porządku i będę, pokażę Wam razem, o, może w ten sposób, razem się pomalujemy, o, w ten sposób, bo wiecie, jako że mówiłam Wam, że jestem szczęśliwym posiadaczem obiektywu cichego, nieskrzeczącego, to może Ci się uda się właśnie razem pomalować bez specjalnych efektów akustycznych. Tak. Także ja na sobie teraz nie mam nic oprócz pielęgnacji i oprócz filtra, bo co prawda skiepściła nam się, tak jak mówiłam, pogoda, ale właśnie słońce wyszło, więc trochę filtra musi być, bo będę, tak jak mówiłam, szła zrywać kwiatki do lasu i inne ziółka. No to jest minus kręcenia przy oknie, bo właśnie ktoś odpalił samochód i wszystko słychać. No ale słuchajcie, żyjemy w miejskiej dżungli, więc nie ma innego wyjścia, także filtr musi być. Zobaczcie, poszłam z duchem czasu, kupiłam sobie opaskę, żeby nie wyglądać tak, jak mówiłam wcześniej, jak debil z tymi swoimi trzema spineczkami. No patrzę, jak odrosty pięknie rosną, ale dobrze, że rosną, a nie wypadają, nie? No i słuchajcie, to jest ten wynalazek, który ja kocham już kilka miesięcy. I od czasu, kiedy przerzuciłam się całkowicie na używanie SPF-a, to zrezygnowałam z kremu BB z Miszy, który miał ten wysoki filtr 40 PA++. I przerzuciłam się właśnie na... Do lusterka chciałam pokazywać, no ale dobrze. Na, słuchajcie, na Soraya Plantę. Już kiedyś Wam mówiłam, że uwielbiam wszystkie kosmetyki z tej serii, natomiast podkład to jest coś fantastycznego, ponieważ łączy w sobie jak gdyby właściwości kremu BB, bo jest bardzo lekki. Według tego, co pisze producent, dopasowuje się do kolorytu skóry
i do tego jeszcze według mnie i chyba według wszystkich, bo recenzji oglądałam sporo tego podkładu, on bardzo dobrze kryje. Bardzo dobrze, to znaczy dobry poziom średniego krycia, nie jest to żadna szpachla, bo tak jak mówię, on jest bardzo delikatny. Natomiast ja go kocham po prostu. Do czasu, kiedy słońce mnie nie chwyciło, używałam tego odcienia 02 Nude. Zresztą co tu pokazywać, obydwie tubki są takie same. W tej chwili mam również 03 Warm Nude, bo najbardziej podoba mi się połączenie tych dwóch kolorów, czyli tego ciepłego nudu i nudu. Ze względu na to, że ten Warm Nude dodaje właśnie takiego słonecznego ciepła, a mamy lato, więc niech będzie słonecznie ciepło. Przy czym to nie jest jakiś żółty, absolutnie podkład, który się robi bardzo ciepły, taki naprawdę pomarańczowy, nie nic z tych rzeczy. Ja sobie daję właśnie tyle jednego, to znaczy daję więcej nude, natomiast jeśli chodzi o całość, to i tak to mieszam na ręku, więc w sumie raz trochę mniej tego, raz trochę więcej tego, ale mniej więcej wychodzi podobnie. I zobaczcie, nie wiem czy widać jaki to jest kolor, najbardziej pewnie będzie widać na twarzy. W sumie wiecie, on, te kolory wiele się od siebie nie różnią, chodzi raczej pewnie o odcień, bo zbliżam się do lusterka jako ślepiec. Ja go, słuchajcie, tak jak wszystkie zresztą niezastygające podkłady, ja go rozkładam palcami na twarzy. Takie mam wtedy wrażenie, że pod wpływem ciepła ręki on się tak ładnie stapia ze skórą. A jak już go rozłożę, to żeby, wiecie, najpierw właśnie dlatego ręką, żeby go gąbka nie zeżarła za bardzo. Bo jednak chciałabym, żeby zżarła go moja skóra, a nie moja gąbka. No teraz gąbeczko. To krycie można by było budować, bo już sprawdzałam, natomiast ja nie potrzebuję jakiegoś wielkiego krycia. Nie dlatego, że nie mam czego ukryć, bo mam tutaj przebarwienia sprzed 2 lat, których nie mogę się pozbyć. Natomiast do tego używam korektora, a wiecie, jest lato, chcę, żeby ta skóra była jak najmniej obciążona, żeby mi się, wiecie, nic nie maziało po skórze. Bardzo chcę, żeby ten podkład wszedł w skórę, a nie żeby na niej został na wierzchu. Więc tylko punktowo, wiecie, ale to jest bardziej moja fanaberia taka, że lubię używać kosmetyków, a nie dlatego, że jest mi to jakoś niezbędnie potrzebne. Z tej racji, że ja po prostu nie odczuwam potrzeby zakrywania wszystkiego. Ale ten korektor coś tam daje. Ale to też nie jest jakiś wielki, bardzo kryjący korektor. To jest korektor, słuchajcie, Stay All Day z Essence, coś takiego. On przede wszystkim, zobaczcie, on ma przepiękny kolor, ten podkład. Nie wiem, jak tutaj kamera oddaje, ale no ja w lusterku widzę idealnie wygładzoną skórę. Naprawdę, słuchajcie, idealnie. Nie wszystkie przebarwienia, nie wszystkie niedoskonałości. Znaczy, ja nie doskonałam, mówię, o przebarwienia głównie mi chodzi. On po prostu jest piękny i raz, że to też jest kwestia SPF-a, który bardzo rozświetla skórę, ten mój z Cosrx, ale ten podkład też. On, nie wiem, czy tu jest napisane, że on jest jest napisane oddychająca i nawilżająca formuła, dopasowująca się do koloru skóry, nadając naturalnie piękny wygląd. I wiecie, ja się naprawdę z tym zgadzam. Ona po prostu sprawia, że skóra wygląda pięknie. Naprawdę, ja nie wiem, kurde, w podglądzie to mało widać, ale ja tu w lusterku widzę po prostu przepiękną skórę, błyszczącą, ale tak wiecie, zdrowo błyszczącą, bo tu nie ma żadnych drobinek, nie ma niczego. Jest cudowny, po prostu cudowny. Zresztą jeden i drugi kolor sam w sobie pojedynczo też jest bardzo ładny, ale mnie do mojej karnacji najbardziej podoba się połączenie tych dwóch kolorów. Także, wiecie, przypudruję go, wykończę sobie makijaż i pokażę Wam, jak on się prezentuje w całości. Pudruję go zwykłym, najzwyklejszym pudrem, tym arganowym z Biedronki. To jest, znaczy arganowym, pudrem z dodatkiem olejku arganowego.
to jest ten 97% naturalnych składników. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, on tak wygląda. I słuchajcie, ja zrezygnowałam z pudru sypkiego na rzecz tego pudru, dlatego tylko, że w Biedronce nie było pudru sypkiego. Wtedy, kiedy ja chciałam kupić. Natomiast nigdy nie wrócę już przynajmniej na dzień dzisiejszy do pudru sypkiego, bo z tym nie mam żadnego problemu. Nie muszę się męczyć już przy końcówce, żeby coś tam wydobyć z tego sitka, bo on po prostu jest cały czas na wierzchu, no bo to jest puder w kamieniu. Ja sobie tylko środek twarzy i czoło przypruszam, ale to bardzo delikatnie. I mój ostatni hicior w tej chwili jako bronzer używam Forever Summer z My Secret. To jest takie pudełeczko, a bronzer wygląda tak. Boże, on jest tak piękny, jest tak masełkowy, zobaczcie. Biorę sobie na palucha i smaruję sobie rękę i to normalnie wchodzi jak w masło. Po prostu jak masło. Nie jak w masło, tylko jak masło. I on pięknie opala skórę. Jest, czy jest żółty, na pewno nie robi się pomarańczowy. Nie wiem jak odda to kamera, ale daje taki piękny efekt naturalnej opalenizny. Ja się bardzo długo wahałam między bronzerem, żeby kupić z Physicians Formula, który akurat trafiłam, słuchajcie, na promocji w Rossmanie. Był przeceniony z tych 69 na 29. I był ostatni. I naprawdę, wiecie, i chciałam go już brać, no bo za połowę ceny to żal nie brać. Szczególnie, że chodziłam przez tydzień i mazałam się nim po ręku i strasznie mi się podobał, ale to obłędnie mi się podobał. Natomiast, wiecie, coś mnie podkusiło, żeby wejść do natury, a u nas natura jest obok Rossmana. I powiem Wam tak, dwa dni wcześniej oglądałam właśnie recenzję tego, i wszyscy się nad nim roztkliwiali, jaki on jest fantastyczny, masełkowy i w ogóle. I tak mi dało coś do myślenia, żeby iść go pomacać. Tak samemu sobie go pomacać. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli będzie na moim ręku zachowywał się równie dobrze, jak właśnie ten z Physicians Formula i będzie tak samo masełkowy, bo ja generalnie od dawna szukam bronzera kremowego, ale wiecie, one są drogie. A u nas nie ma w perfumerii, znaczy u nas nie ma w ogóle perfumerii. Jedyna perfumeria prawie, że no tak powiedzmy, to jest Hebe. Ale ja tam nie znalazłam nic dla siebie, jeśli chodzi o bronzery kremowe. A dlatego chcę zobaczyć go na żywo, bo chcę go pomazać. Wiecie, no one są drogie i nie będę kupowała przez internet bronzera kremowego za kupę pieniędzy, tylko po to, żebym przyszedł i okazał się żółty, pomarańczowy albo jakiś taki, w którym wyglądam jak być stąd i nie wracaj. I dlatego mówię, idź Aśka do natury, idź i pomacaj ten bronzer. I słuchajcie, wchodzę. Są trzy ostatnie. Są trzy ostatnie w 50% promocji. Kupiłam go za 19, on to nie w 50, bo on go kosztuje normalnie 29, a ja go kupiłam za 19, tam z jakimiś groszami. I mówię sobie, ja pierdzielę. Polska firma, zmacałam go, jest fantastycznie masełkowy, pomimo tego, że on nie jest kremowy, ale ten jest prawie jak kremowy, naprawdę. I mówię tak, polska marka, nie testująca na zwierzętach, bierę. Bierę, przyszłam do domu i powiem Wam, że on tak cudownie opala skórę. O kurczę, jak pięknie opala skórę. No jest cudowny. Tak wygląda właśnie, słuchajcie, ten bronzer po nałożeniu, bezpośrednio. Jeżeli wydaje Wam się, że on jest jakoś specjalnie intensywny, to w naturalnym świetle to, co ja tutaj widzę, nie przez oko kamery, jest po prostu ideał. Tak jakbyście się pięknie nad jeziorkiem opalili, ale już tak wiecie, nie na czerwono, tylko jakby się tak ładnie wszystko przybrązowiło. I w ciągu dnia on troszeczkę się zżera, w skórze ginie, także za jakąś godzinę ten efekt będzie dużo mniejszy, dlatego ja go dokładam jeszcze tak troszeczkę. Nie, ale jest po prostu piękny. Uwierzcie mi, że jest piękny. A jeżeli go nie słyszałyście o nim, to polujcie w Hebe, bo on jest chyba tylko w Hebe, no bo to My Secret. Znaczy nie wiem, ja się nie wypowiadam, może My Secret jeszcze gdzie indziej też jest, ale u nas jest tylko w Hebe. No i jest na Allegro, ale powiem Wam, że jak traficie na promocji w Hebe, to jest jeszcze w lepszej promocji niż na Allegro. No rewelacja.
To jest piękny. Nie ma się w ogóle co opalać. Nie ma się co opalać. Wystarczy kupić to cudo i będziecie przecudnie opalane. Dobra, już nie gadam. Kończę, słuchajcie, ten makijaż i pokażę Wam, jak on będzie wyglądał w całości. Taki zwykły, prosty, letni makijaż z wykorzystaniem kosmicznych pieczarek, których jestem ostatnio niesamowitym miłośnikiem. Kosmiczne pieczarki wyglądają w ten sposób. Zakochana jestem w pieczarkach kosmicznych. Maluję się i wracam, pokazując całość. Makijaż skończyłam, bardzo szybki, taki wiecie, prosty, świetlisty, bardzo taki letni, idealny do opalonej skóry, w moim oczywiście odczuciu. Także bardzo szybki tą oto paletką. Połowa wykonana paluchami, ponieważ jej się świetnie nakłada palcami, tylko tutaj wiecie, dolna powieka, no to tak paluchem nie bardzo, także małym pędzelkiem. Poza tym po prostu, nie wiem jak to wygląda w kamerze, ale ja jestem zachwycona. Na pewno tutaj wygląda to jaśniej, a wydaje mi się, że obiektyw pokazuje to trochę ciemniej, także wiecie tam, weźcie na to poprawkę, on jest na pewno lekko jaśniejszy niż to, co widzicie. Także zwijam się, lecę do sklepu. Jako, że w niedzielę pole mamy otwarte, to idę kupić coś sobie do upitraszenia, bo wiecie, jestem sama i nie chcę mi się gotować w ogóle. Nie mam dla kogo, dla siebie mi się nie chce, także na pewno coś na szybko będę sobie skręcać. Biorę sekator i idę na poszukiwanie jakiegoś zielska do wazonu. Odezwę się do Was, jak przyniosę już to zielsko. Razem sobie skomponujemy jakiś bukiecik do wazonu. I to wszystko, a wieczorem pewnie pokażę Wam, jak ten wygląda, ten podkład. Zresztą zobaczcie może w tej chwili. To jest coś, przez co na pewno prześwitują pieprzyki i takie inne rzeczy, ale wiecie, mnie nie zależy na ukryciu pieprzyków, nigdy mi nie zależało, bo ja lubię swoje pieprzyki i takie inne rzeczy. Natomiast skóra jest przepięknie ujednolicona i przede wszystkim ma wygląd zdrowej skóry, to jest dla mnie najważniejsze. A jak macie ochotę zobaczyć, jak będzie wyglądał, powiedzmy o godzinie 21, czyli za jakieś 7,5 godziny, bo dłużej go na pewno nie będę nosić, to chętnie Wam pokażę. Trzymajcie się, buziaczki. Buziaka, pa, pa. Żeby tradycji stało się zadość, to Asia z zakupami z Polo do lasu po Chabazie. Mówię po Chabazie, bo tak mówi moja Kasia przyjaciółka, kwiaciarka. Po Chabazie do lasu i powiem Wam, że muszę iść gdzieś dalej. Ponieważ tu chyba wszyscy przychodzą po Chabazie do lasu, bo nie ma nic oprócz drzew. Nie ma nic. Normalnie wszystko było powycinane, albo po prostu nic tu nie rosło. Ja zawsze chodziłam na Chabazie trochę dalej. No i teraz też muszę iść dalej. Powiem Wam, że przy ulicy w tamtą stronę było więcej, przy samej głupasmusy było więcej Chabazi niż tutaj w lesie. Także no nic, idę dalej. Idę dalej. Rozglądać się za Chabaziami. No i co Wy na to powiedzcie, czy nieładny Chabazie z lasu? Wiecie, ja nie wiem co to jest, jak to się nazywa, natomiast dla mnie to jest, słuchajcie, koper.
koper i koniec. O, i widzę, że przyniosłam koper z jakimś żyjątkiem. O, widzicie? Dwa już takie po drodze zostawiłam w lesie specjalnie. No i tego też będę musiała po południu wynieść na dwór, bo mi serce pęknie, jak on tu zginie. Wniosę go na razie na balkon razem z kwiatami. Ja nie wiem, czy on ma skrzydła, czy nie. Ale chyba nie. Pokaż nam, gdzie ty jesteś. Pokaż się, kochany, pokaż się. Widzicie tego drania? Także na razie kwiatki pójdą na balkon, a jak będę szła dać jeść kotu, to go po prostu wyniosę. Ale zobaczcie, no powiedzcie, że jest piękny. Ja jestem monotematyczna, znaczy nie jestem, jestem mono. Uwielbiam rzeczy, które są, wiecie, pojedynczo niełączone i pomimo tego, że one są tutaj w różnym stadium, bo są i przekwitnięte, kwitnące i jeszcze tutaj, zobaczcie, w pąkach, to są wszystko jedne roślinki. Dla mnie to jest taki cudowny minimalizm we wnętrzach, który się pięknie z tą szarością wszechogarniającą mnie w domu się komponuje. Ja wiem, jestem nudna, ale przykro mi, kocham, po prostu kocham takie monotematy. 21:30, czyli w sumie mamy 8 godzin chyba, tak? Jestem kiepska z matematyki. Od 13:30 do 21:30. W każdym razie jest to full, jaki dzisiaj mogę nosić ten makijaż, no bo zaraz po prostu idę się kąpać, więc dłużej już nie będę go trzymać. I zobaczcie. Jest marne światło, no bo jako, że 21:30, no to niestety jest już ciemno. Także widać tylko to, co pokazuje nam w tej chwili światło w łazience. Powiem Wam tak. Podkład pozostał wszędzie. Znaczy nie wszędzie. Tu go nie ma, ponieważ ja non-stop łapami tutaj gmeram, więc go zdarłam. I nie ma go tutaj, ponieważ myłam zęby. I po prostu wytarłam się ręcznikiem po myciu zębów. Poza tym jest wszędzie. Nigdzie się nie zważył. On się nigdy nie waży, przynajmniej na mojej skórze. Wygląda przepięknie nadal. Aż zbliżyłam sobie twarz do lustra. Naprawdę. To jest bardzo fajna rzecz. Idealna na lato. Naprawdę idealna na lato. Zresztą podejrzewam, że na każdą porę roku, ale na lato pięknie współgra z opalenizną. Naprawdę. Także kochani moi, Soraya Plantę jak najbardziej na tak. Ja jestem zachwycona i na pewno kupię, to jest moje trzecie opakowanie, to które mam w tej chwili. Na pewno kupię czwarte, bo teraz skończy mi się Warm Nude, więc jeszcze pewnie trochę go poużywam, więc kupię jeszcze Warm Nude jak będzie na promocji, bo naprawdę jestem zachwycona i to naprawdę chyba jest najbardziej przekonujące, to że chcę kupić kolejny. Natomiast cała reszta to wiecie, tak jak Wam będzie pasowało. Ja mam skórę mieszaną, tutaj suchą, tutaj tłustą, powiedzmy sobie, znaczy tak troszkę przetłuszczającą się, tutaj taką normalną i dla każdej partii tej mojej skóry sprawdza się ona wyśmienicie. On, ten podkład, sprawdza się wyśmienicie, także ja z całego serca polecam, szczególnie jak jest w promocji, kosztuje 19 zł, normalnie kosztuje 29 zł. A w promocji 19 w Rossmanie, także być może gdzieś tam w internecie też jest w takiej, wiecie, ciągłej promocji po 19 zł, natomiast ja nie sprawdzałam, bo zawsze łapię się na promocję w Rossmanie. Także kochani moi, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga, bardzo proszę o łapeczkę w górę, bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i do zobaczenia, trzymajcie się, buziaczki, pa pa!